Wakacyjny odpoczynek to jedno, ale nie mniej ważną kwestią w tym czasie jest kontynuacja pewnych działań. I tu zatrzymamy się przy krwiodawcach, którzy choć urlopują, na zaproszenie do udziału w akcji krwiodawstwa mimo wszystko potrafią się zmobilizować. Stąd kolejna udana akcja klubu Krwiodawcy w Mundurach. Niestety nie ma czasu wolnego od nieszczęśliwych wypadków. One, choć niewyczekiwane, są codziennością. Dlatego nie ma też czasu wolnego wśród krwiodawców, którzy zasilają banki krwi i stale ratują czyjeś życie. Czują potrzebę pomagania, ale też wzajemnego uzupełniania się w tych najbardziej newralgicznych okresach. Zgadza się. Okres wakacyjny jest to okres, gdzie naprawdę tych donacji, oddawania krwi jest mniej. U nas też to widać, bo część ludzi jest na urlopach, druga część, bo niestety żołnierze czy inne służby mają swoje przedsięwzięcia służbowe, ale mimo wszystko dzisiaj na tą chwilę, na ten poranek jest 20 osób, które oddają krew, więc ja jestem zadowolony jak zawsze. I oczywiście nie zabrakło tych, którzy postanowili zasilić tę grupę po raz pierwszy, oddając krew i czując tę mobilizującą do aktywności w tym obszarze satysfakcję. Bo ona jest za każdą oddaną kroplą krwi, za każdym gestem dobroci, przełamania się i otworzenia na nowe środowisko, które potrafi się wspierać i wzajemnie motywować, nie tylko w gościnnych progach klubu wojskowego przy 20. Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. Ja jestem otwarty jak zawsze na jakieś tam nowe pomysły i jeśli jest to akcja związana z Florianem, czyli świętem strażaków, robimy ją w Państwowej Straży Pożarnej. Jeśli to jest jakaś inna służba mundurowa, by wystąpiła jakimś z fajnym pomysłem, ja jestem zawsze otwarty, możemy to zrobić gdziekolwiek, gdzie ktoś sobie zażyczy i oczywiście gdzie będzie mógł stanąć mobilny ten autobus lub ewentualnie gdzie nasze tutaj panie z filii tutaj RCK-u w Bartoszycach ze szpitala będą mogły tą krew przyjąć. O powodzeniu każdej akcji decyduje zatem gro zaangażowanych osób, które mają wspólny cel niesienia pomocy, a przykład idzie z góry. W tym przypadku od zaangażowanego w krwiodawstwo prezesa, który został odznaczony odznaką honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu. Dzisiaj byłem fajnie, bardzo miło zaskoczony. Tutaj pan doktor i panie z RCK-u naszego tutaj z Bartoszyc wręczyły mi tutaj takie drobne odznaczonko, które powiem tak, to jest jak w wojsku, jeśli muszę przebiec te 3 km na zaliczenie WF-u, czyli stawiam sobie jakąś tam granicę, tak samo tutaj, 20 litrów trzeba oddać, żeby dostać te odznaczenie. Które motywuje, dodaje radości, ale podkreślmy, krwiodawstwo ma wiele ważnych cech. To pomoc innym, ale czasem pomoc i sobie. Zgadza się. Z perspektywy mojej, czyli już od 18 roku oddawałem krew, założyliśmy ten klub i powiem już chyba z 5 osób mówiło właśnie, że dzięki krwiodawstwu wykryło jakąś tam wcześniej chorobę, czy tam nie wiem, zarzewie choroby i to im pomogło naprawdę i to są ludzie, których ja znam osobiście po prostu, więc się opłaca to robić, a dodatkowo przy okazji tego są robione różne inne badania na choroby, które są naprawdę niemiłe. Czyli pomagając dbamy i kontrolujemy również swój stan zdrowia, a my niezmiennie promujemy dobre działania krwiodawców, ich skuteczność i systematyczność.